Dzień dobry, witam w piątek, 15 dzień stycznia, ostatnia sesja tego tygodnia. Restartujemy z przeglądem rynkowym, rozpoczniemy sobie od EURUSD. Interwał sesyjny nadal, też strefa 886, współczynnika 886 zaksięgowana na zakończenie ubiegłego tygodnia. To są okolice 1,23, 20, 30, to co już wspominałem Wam. Natomiast układ, który gdzieś tam mamy wyznaczony z szerszego horyzontu czasowego, a więc schemat w oparciu o mierzenie 1 do 1 na korekcie pędzącej, poziom cenowy 1,1940, strefa docelowa, około 200 pipsów jeszcze od obecnej wyceny. Ciekaw byłem, jak to wczoraj się potoczy, bo mieliśmy wiadomo spokojną sesję azjatycką, później sesja europejska i sesja amerykańska. Powstała taka formacja młota na interwale sesyjnym, także zobaczymy, czy będzie ten, powiedzmy, lokalny trend spadkowy kontynuowany, ten kilkusesyjny trend spadkowy. Dzisiaj jeszcze ta zmienność się nie otworzyła, mamy 15 minut po godzinie 8, także wszystko przed nami po otwarciu rynku kasowego, też o godzinie 9. Na tą chwilę gdzieś myślę, że w miarę pozytywny sentyment teraz trzeba tak to ocenić. Jeżeli pozostajemy gdzieś w rędżu tego dolnego cienia na formacji świecowej, to ten sentyment myślę, że odwraca się na nieco pozytywny w ujęciu takim lokalnym, no i przede wszystkim też w ujęciu cały czas długoterminowym, czy średnioterminowym jest pozytywny, tak? Pozytywny oczywiście dla euro, bo tu mamy parę walutową, więc pozytywny dla euro, negatywny dla amerykańskiego dolara. Docelowo 200 pipsów przestrzeni, natomiast gdzieś lokalnie zaczyna to się zachowywać tak, że spokojnie jakieś odreagowanie na zakończenie tego tygodnia może się pojawić. Czyli to ta sesja piątkowa lubi trochę namieszać, lubi być dynamiczna, także całkiem prawdopodobne jest zamknięcie w okolicy nawet powyżej 1,22. Możemy mieć jakieś objęcie hossy i zdecydowane tutaj zamknięcie tygodnia mocne dla europejskiej waluty. Jeśli chodzi o DAX-a, no to zmienność w ostatnich sesjach nie zachwyca i też brak sesji kontynuacyjnych poniekąd. Jeśli chodzi o wykonywane zasięgi, też są dosyć skromne, natomiast jedna, druga sesja i zaraz mamy zwrot, zwrot, zwrot. Jakby w ogóle nie kreują nam tutaj się trendy, tak? W takim spojrzeniu, jak mamy teraz interwał sesyjny, to widać to uspokojenie, natomiast też schodząc gdzieś niżej na H4, powiedzmy, to ten handel, żeby złapać jakiś większy swing na tą chwilę, jest na tą chwilę niemożliwy w zasadzie. Te zasięgi są zbyt małe. No i cały czas pozostaje nam ta okrągła strefa 14 tysięcy punktów. Zewnętrzne mierzenie 127,2 FIBO. A więc współczynnik ukształtowany z tej korekty spadkowej, tak, bo odnosimy się tutaj do trendów, do tego odreagowania w zasadzie od końcówki pierwszego kwartału 2020, silny trend wzrostowy w takim kontekście to rozpatruje. I 127,2 właśnie z tej największej korekty spadkowej i okrągła strefa cenowa 14 tysięcy punktów tutaj jest dla nas poziomem oporu na niemieckim indeksie. GBP USD też ta zmienność nieco się uspokaja. Mieliśmy tutaj wtorkową bardzo mocną sesję 12 stycznia, wzrosty na przestrzeni około 150 pipsów, podejście ponownie pod strefę podażową 1,3710, 1,3740 nawet. Strefa wyznaczona przez klaster mierzeń 127,2 FIBO z tej korekty spadkowej również na interwale sesyjnym plus 786 z jeszcze szerszego swingu właśnie na interwale tygodniowym, jak wspominałem też wcześniej na wcześniejszych analizach. Zobaczymy, jak ten piątek się potoczy. Biorąc pod uwagę fakt, że gdzieś tam to prawdopodobieństwo wzrostów na euro-dolarze się pojawia dzisiaj, tego odreagowania, to taki scenariusz na euro-USD wzrostowy mógłby spowodować to, że na kablu zobaczymy dosyć mocne podejście i test tego poziomu podażowego. Jeżeli ten dolar będzie dzisiaj słaby, to jak najbardziej
jak najbardziej możemy zobaczyć próbę wybicia tej strefy na zamknięcie tygodnia. No tak, słabość dolara zakładając dalej. Tym razem dolar jen mamy, czyli dolar jako waluta bazowa, jen jako waluta kwotowana na drugim miejscu w tym schemacie. No i widzimy, że ta linia trendu spadkowego została utrzymana. Mieliśmy poniedziałek pierwszy test, wtorek fajna reakcja i w dniu wczorajszym, 14 stycznia, w czwartek pojawiły się kolejny retest, bardzo precyzyjny, formacja świecowa, może nie do końca spadającej gwiazdy, bo ten długi cień dolny też jest dosyć sygnałowy i taki w zasadzie coś bardziej w rodzaju szpulki nam się tutaj ukształtowało między szpulką a spadającą gwiazdą, takie trochę niezdecydowanie też. Natomiast w dużej mierze dla mnie znaczenie ma ten górny dzień dużo większe, ponieważ tutaj mieliśmy techniczny element wykresu, a więc tą linię górnego ograniczenia, przepraszam. No i też zakładając kierunki wzrostowe na ETH-u i kablu, jak najbardziej dosyć mocne spadki dzisiaj na UIK-u są prawdopodobne. Oczywiście nie ma mowy tutaj o tych rejonach 102,40, które stanowią szerokie wsparcie. Natomiast gdzieś okolice 103,40 i nawet podejście 103,20, powiedzmy tak, dosyć mocna sesja spadkowa, jeżeli dolar będzie dzisiaj tracił, jak najbardziej to wchodzi w grę, tym bardziej właśnie, że pojawiła się właśnie kolejna obrona tej linii trendu spadkowego, co też powinno nieco nadać sentymentu na kolejne godziny na dolarze.